Pogrzeb Weroniki Mereckiej, emerytowanej nauczycielki zasłużonej w walce o wolną Polskę, odbył się dziś, 31 sierpnia 2023 roku w Suwałkach. Weronika Merecka od 1950 roku była nauczycielką w technikum mechanicznym i III Liceum Ogólnokształcącym. Zaangażowana w działalność opozycyjną, zwłaszcza w okresie stanu wojennego. Internowana w grudniu 1981, zwolniona w styczniu 1990. 1982. Od tego czasu aktywnie zaangażowana w kolportaż wydawnictw podziemnych oraz pomoc represjonowanym. Zaangażowana w organizowanie wydarzeń kulturalnych i uroczystości narodowych oraz działalność związkową i społeczną. Była przewodniczącą delegatury Amnesty International oraz członkiem Wspólnoty Polskiej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku. Weronika Merecka uczyła języka polskiego była nauczycielką między innymi Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk. Nauczała języka polskiego w technikum mechanicznym, uczyła między innymi mnie. Osoba bardzo oddana swojej pracy, ale również jej działalność ta niepodległościowa zaznaczyła się bardzo mocno. Chowamy właśnie działaczkę Solidarności, która jednak w podziemiu tutaj pracowała i to skończyło się przecież internowaniem. No, postać bardzo taka wymagająca nas było w klasie 40 i to wszyscy mężczyźni no i totalnie panowała nad klasą. No, sympatycznie teraz po latach wspominamy, ale na pewno to taki pedagog, taki wychowawca, który no, przykładał się do swojej pracy i nie było łatwo. No, takich ludzi y, mieliśmy tutaj w Suwałkach. Bardzo oddanych pracy, ojczyźnie. No i to cechowało y, świętej pamięci panią Weronikę Merecką, że, że ona no, dała mocny taki ślad w suwalskiej oświe w tamtych trudnych jakże latach Peroloski.